Szanowni Państwo, chciałem Państwu powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce dnia 30 listopada 2016 roku na uczelni imienia Koźmińskiego, a mianowicie gościem tej uczelni był Song Hongbing, analityk ekonomiczny chiński, bardzo znany w Chinach, jak i w całej Azji. Jego książki to bestsellery. Co tutaj robił? Promował chińską wizję świata, czyli nowy jedwabny szlak, odchodzenie świata od dolara, nalezienie SDR-ów i nowego systemu monetarnego opartego na SDR-ach. A dlaczego o nim mówię? Jest autorem książki Wojna o pieniądz. Jest to najprawdopodobniej najważniejsza książka XXI wieku. Tą książkę znać powinien każdy. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy ją czytałem, przeżyłem potworny wstrząs. Wstrząs był tak wielki, że zmieniłem spojrzenie na świat, na otaczającą mnie rzeczywistość prawie że o 180 stopni. Song Hongbing opisuje w tej książce prawdziwe przyczyny wojen, kto rządzi światem, kto kreuje pieniądz, skąd się biorą kryzysy gospodarcze. Pierwsza część, ponieważ tych tomów jest kilka, w Polsce ukazały się 4 tomy, to za sprawą wydawnictwa Wektory. Pierwszy tom jest najważniejszy, gdyż opisuje autor historię rodziny Rothschildów, jak Rothschildowie od czasów wojen napoleońskich zaczęli budować swoje imperium. A w zasadzie ta historia cała sięga Banku Anglii, bo tak naprawdę wtedy zaczął się podbój świata przez siły anglosaskie, przez siły protestancko-anglosaskie, można tak powiedzieć. Drugi tom mówi, szczegółowo opowiada historię Rockefellerów, historię Morganów, Forda, o tym jak narodziło się Imperium Dolara. Trzeci tom opowiada o konferencji Bretton Woods, o tym jak ustanowiono dolara jako rezerwową walutę świata, wtedy jeszcze po II wojnie światowej opartą oczywiście o złoto. W trzecim tomie opisuje, mogę nawet pokazać. W trzecim tomie Song Hongbing opisuje, to jest trzeci tom, epoka walczących królestw. I w tym tomie Song Hongbing opisuje m.in. De Gaulle'a, jak De Gaulle próbował wypowiedzieć wojnę standardowi dolara. Chciał obalić dolara, przynajmniej w Europie, i chciał oprzeć się na standardzie złota. De Gaulle po tym miał na to spore szanse. De Gaulle oczywiście potem został wysadzony w powietrze przez protestujących w Paryżu rok 68. Nie było to przypadkowe. Nie były to spontaniczne protesty. Najnowszy tom, który się dopiero ukazał w tym roku, czyli Wojna o pieniądz 4, Cisza przed burzą. Tej książki jeszcze nie czytałem, dopiero do niej się przysiądę. To jest szczegółowo są opisane mechanizmy ekonomiczne. O czym jeszcze warto powiedzieć? Tutaj właśnie Song Hongbing w pierwszym tomie opisuje Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Opisuje odejście Nixona od standardu złota. Paul Volcker opisuje banki na Wall Street w 1987, koniec standardu srebra. Opisuje na przykład, jak premier Tajlandii Thaksin Shinawatra został obalony przez juntę, przez wojsko, ale nie z powodów wewnętrznych, tylko z powodów zewnętrznych, a mianowicie zachodnie banki, banksterka prosiła wojsko, armię Królestwa Tajlandii, żeby obaliło premiera Thaksina, gdyż ten postanowił spłacić całe zadłużenie Tajlandii i nie zamierzał już znowu się zadłużać. Polecam każdemu przeczytanie książek Song Hongbinga. Jeszcze, jeżeli chodzi o jego wizytę w Polsce, to dzień przed konferencją na uczelni Koźmińskiego miał konferencję w Sejmie. No, było to wydarzenie sensacyjne, gdyż faktycznie po raz pierwszy miało miejsce wydarzenie promujące chińską wizję świata. No, oczywiście media mainstreamowe znowu olały sprawę. Tylko media narodowe stanęły na wysokości zadania i transmitowały to wydarzenie. Obowiązkowa lektura
tych książek. Zmienicie swoje postrzeganie bardzo na temat otaczającego świata. Można bardzo przewartościować swoje życie. Ja powiem jedno, ja po lekturze książek Stephena Hawkinga nie oglądam już dzienników telewizyjnych w telewizji. Praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji. Korzystam tylko i wyłącznie z mediów alternatywnych, gdyż prawda jest tam. Znaczy tam na pewno jest bliżej do tej prawdy, aniżeli w mainstreamie. Także dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę.